Cześć. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak za pomocą lampy błyskowej w ciągu dnia, kiedy jest w miarę jasno, możecie wykonać zdjęcia na czarnym tle, nie posiadając takiego czarnego tła ze sobą. No i już Wam tłumaczę, o co w tym chodzi, jak to zrobić. No więc potrzebujemy znaleźć sobie jakiś obiekt. Ja mam tutaj na przykład takie zboże. I za tym obiektem w tle musi być pewna przestrzeń. Zaraz zobaczycie dlaczego. No i najpierw wykonamy sobie zdjęcie bez lampy w taki sposób, żeby wyszło nam czarne, niedoświetlone. Czyli musimy dobrać sobie odpowiednio przysłonę. Czas 1/200 sekundy, bo tak będę później robił zdjęcia z lampą. ISO 100. No i zaraz zobaczymy, jaka jest potrzebna przysłona, żeby to zdjęcie wyszło całkiem niedoświetlone. Zacznę od przysłony F8. No, na F8 wychodzi jeszcze trochę to tło za jasne, więc spróbujmy na przykład F10. No i tu już będzie znacznie lepiej. Potem jeszcze minimalnie w postprodukcji to poprawimy sobie. Chodzi o to, żeby mieć tą wyjściową bazę taką już z bardzo mocno ciemnym tłem, takim prawie czarnym. Jak się uda, że będzie czarne, to ok. Jak nie, to potem to troszeczkę jeszcze przyciemnimy. No i teraz w czym jest rzecz? Dokładam lampę. Dołożę też dyfuzor, ale to tylko w celu, żeby to światło z lampy było zmiękczone. Natomiast zasada z dyfuzorem czy bez dyfuzora będzie dokładnie taka sama. No i teraz nie zmieniam tych ustawień, które już dałem wcześniej. I teraz co się stanie? Światło z lampy... Nie wiem, czy to widać tutaj, ale... Teraz tak, światło z lampy doświetli, trochę wieje, więc światło z lampy doświetli tutaj to zboże, które jest blisko obiektywu. Natomiast to, co jest dalej, no to do tego światło z lampy już nie dojdzie. I w ten sposób będziemy mieli oświetlony tylko ten obiekt, który fotografujemy. A reszta będzie czarna, więc zobaczcie, jak to wychodzi. No i jest ok. Zaraz jeszcze sobie te zdjęcia porównamy dokładnie. Natomiast to, co jeszcze chcę Wam powiedzieć, to teraz jest troszeczkę pochmurno i tak jest dosyć jasno, ale ta zasada sprawdza się tak samo i w słoneczny dzień, więc możecie ją wykorzystywać w różnych warunkach. Daje to różne ciekawe efekty. Ma też to swój taki klimat, niekoniecznie z tłem, który jest naturalnie, tylko właśnie z takim całkowicie czarnym, gdzie ten obiekt jest tak jakby wycięty w tym tle. Dobra, to zobaczmy jeszcze na komputerze, jak to dokładnie wygląda, czy trzeba coś tam będzie poprawić. Jak tak, no to Wam pokażę, w jaki sposób. To zapraszam. No i zobaczcie, tutaj to zdjęcie wyszło w ten sposób. Jeżeli chodzi o tło, no to tutaj jest ok, jest wystarczająco ciemne. Jeżeli nie byłoby całkowicie czarne, no to wtedy możemy tutaj na przykład pokombinować z ekspozycją. No a też automatycznie wtedy przyciemnimy ten obiekt, który fotografowaliśmy. Ale można to jeszcze zrobić w inne sposoby. I teraz
Na potrzebę tego ja zwiększę tutaj ogólnie ekspozycję, żeby to tło nie było całkiem czarne, bo chcę wam pokazać właśnie jeszcze inne sposoby, w jaki możecie to tło przyciemnić. No, czyli zwiększmy sobie może, o, może w ten sposób. I teraz zobaczcie. Przechodzimy sobie do zakładki cienie i światła. I tutaj możemy zjechać sobie z cieni, tylko tak, żeby też nie przesadzić, żeby nie pozmieniał kolorów też obiekt w tych jego ciemniejszych partiach. Więc to może być tutaj niewystarczające w tym przypadku. No ale to moglibyśmy jeszcze dodatkowo teraz na przykład zjechać trochę z ekspozycji. Ale pokażę jeszcze wam inny sposób. Czyli to sobie wyłączam. Przejdziemy do zakładki krzywe. Krzywa tonalna. I tutaj w tym miejscu, jak złapiemy i przejdziemy w tą stronę, o, to widzicie? Tutaj wtedy bardzo wpływamy na cienie, natomiast reszta nie zmienia się tak bardzo. Możemy jeszcze skorygować, na przykład wracając tutaj do tego pułapu, tak żeby jasność tego obiektu była większa. Możemy ją też zmniejszyć, jeżeli jest za jasna. Tutaj wyżej tej krzywej bardziej wpływamy na światła. No i zobaczcie, bez tej krzywej i z tą krzywą. Pokażę wam jeszcze jeden sposób, więc to sobie zresetuję. Przejdziemy do zakładki poziomy. I tu mamy takie trzy suwaki. Ten po lewej stronie jest odpowiedzialny właśnie za ciemne partie, za cienie. Przesuwając go w prawo też przyciemniamy te cienie właśnie. Zobaczcie. Po prawej stronie wpływamy na światła, więc przesuwając tak rozjaśnimy obiekt. A tutaj są średnie tony w środku. Też możemy tutaj sobie tym pomanipulować tak, żeby uzyskać dobry efekt. No i zobaczcie, bez tego i z zastosowaniem tych poziomów. No i to tutaj by były chyba wszystkie opcje. Wydaje mi się osobiście, że najskuteczniejsze są krzywe i poziomy w tym przypadku. No i ewentualnie minimalnie na początku podziałanie z ekspozycją. Także jakby wam nie wyszło to tło wystarczająco czarne, no to nie przejmujcie się tym, bo tutaj możecie wtedy w bardzo prosty sposób, tak jak widzieliście, jeszcze to skorygować. No a dzięki temu, że to tło jest jakby wyjściowo bardzo ciemne, no to nie musimy się wtedy bawić w jakieś tutaj wycinanie czy robienie masek. Zresztą w tym przypadku byłoby to dosyć trudne, ponieważ tu jest bardzo dużo takich elementów wystających, takich drobnych, więc bardzo ciężko by to było w odpowiedni sposób właśnie wyciąć czy zastosować taką maskę. No a tak mamy właśnie już z poziomu robienia zdjęcia taki efekt. No i w taki sposób też możecie fotografować właśnie owady, tak jak widzicie na tym zdjęciu. Ono zostało zrobione w dokładnie taki sposób, jak wam pokazałem. Za tym owadem w tle akurat w pobliżu nic nie było. Nie było żadnych liści, które by to światło odbiły, czy które by po prostu zostały doświetlone przez lampę. No więc doświetlony został tylko ten owad i liść, które były blisko, a do tego, co było dużo dalej w tle, no światło z lampy nie dotarło. Jeżeli chodzi o samo robienie tych zdjęć, to nie musicie robić najpierw próby bez lampy, żeby ustalić, kiedy zdjęcie jest niedoświetlone, a dopiero później tą lampę dokładać. Jeżeli nie robiliście tego nigdy, to możecie to zrobić tylko na początku. Później będziecie już wiedzieć, jaką mniej więcej potrzebujecie dobrać przysłonę, żeby zdjęcie wyszło niedoświetlone i do jakiej odległości w tle musi niczego nie być, żeby też nie zostało doświetlone, nie odbiło tego światła w żaden sposób.
No i wtedy możecie już od razu robić zdjęcie z lampą, na przykład wiedząc, że przy przysłonie tam F9 czy F10 w danej sytuacji, przy danej skali zdjęcie wyjdzie właśnie niedoświetlone, no i doświetli nam lampa tylko ten pierwszy plan. No a nawet jak coś tam wyjdzie jakby w tle nie do końca czarnego, no to tak jak wam tutaj pokazałem w edycji, spokojnie możecie to poprawić. No, jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie do mnie na Instagrama, zobaczcie też inne filmy na kanale, jest kilka fotografii owadów też, jeżeli was to interesuje. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć! No i jak tam te zdjęcia się udały? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Czyli co, za mało pan tych zdjęć zrobił? A może za dużo właśnie?